Mamy odjąć od siebie dwa wielomiany. Od wielomianu, który mamy w pierwszym nawiasie 4x kwadrat y minus 3xy dodać 25. Odejmujemy ten wielomian w drugim nawiasie, czyli 9y kwadrat x dodać 7xy odjąć 20. No i teraz odjąć wielomian, to znaczy, że trzeba ten wielomian pomnożyć przez minus 1, bo mamy minus tutaj, i dodać do tego pierwszego. Czyli tak, to pierwsze mogę przypisać bez zmian, Opuszczając ten nawias, który tutaj nic nie wnosi, można go po prostu opuścić. A teraz tutaj muszę pomnożyć wszystkie wyrazy w drugim wielomianie przez minus 1, żeby ten nawias opuścić. Czyli będę miał minus 9y kwadrat x, minus 7x razy y i minus 1 razy minus 20 to jest plus 20. Czyli mogę sobie wyobrazić, że tutaj. Całe to wyrażenie w tym nawiasie mnożyłem przez minus 1. No i dostaję właśnie coś takiego. No i to, co nam teraz zostaje do zrobienia, to jest dodanie do siebie tych wyrazów, które się dają do siebie dodać po prostu, które są podobne. No to zobaczmy, czy mamy jakiś wyraz, który możemy dodać do tego pierwszego. Czyli, czy mamy jakiś inny wyraz, który jest proporcjonalny do x kwadrat razy y. No, nie widzę tutaj takiego wyrazu, czyli po prostu muszę go przepisać. Tu się nic nie uprości. I jedziemy dalej. Mamy wyraz minus 3xy. No i zobaczmy, czy jeszcze mamy jakiś wyraz proporcjonalny do x razy y. No tutaj jest taki wyraz. Czyli te dwa wyrazy mogę do siebie dodać. No i trochę się to wyrażenie uprości. Mam minus 3xy i minus 7xy. Czyli mam minus 3 razy coś i minus 7 razy coś. To razem będzie minus 10 razy to coś, czyli razy x, y. Dalej mam stałą, plus 25 i plus 20, czyli to są też takie wyrazy, które można do siebie dodać. Będę miał razem plus 45. No i zostaje na sam koniec ten ostatni wyraz, który już oczywiście też się już do niczego nie doda, bo już nie ma żadnych wyrazów, które można by było z nim uprościć, czyli minus 9y kwadrat razy x. Więc wynikiem odjęcia tych dwóch wielomianów jest wielomian 4x kwadrat y minus 10xy dodać 45, odjąć 9y kwadrat x.